wybitni artyści. Przed nami to pan Witold Zalewski, którego jeszcze bardzo dobrze pamiętam i z seminarium, z gry w katedrze wawelskiej. Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie organów u profesora Jana Jargonia. Od 1995 roku jest pierwszym organistą katedry wawelskiej. Jako solista koncertuje regularnie na najważniejszych festiwalach w kraju i za granicą. Wystąpił m.in. w katedrze Świętego Patryka na Manhattanie w Nowym Jorku, katedrze Notre Dame w Paryżu, katedrze Świętego Andrzeja w Sydney, Tokyo Metropolitan Art Space, Nativity Church w Bethlehem oraz Buenos Aires, Montevideo, Rio de Janeiro, Toronto, Jerozolimie, Irkucku, Istambule, Sankt Petersburgu, Moskwie. Od 1998 roku jest członkiem Komisji Muzyki Kościelnej Kurii Metropolitanej w Krakowie. Był organistą liturgii sprawowanych przez papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Jest autorem śpiewnika pieśni kościelnych oraz współredaktorem i współautorem wielu innych publikacji. Hanna Zalewska jest studentką Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie profesora Krzysztofa Urbaniaka i magistra Łukasza Mosura, a także laureatką wielu konkursów muzycznych, m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Pianistów Chopin pod Wawelem, 11. Konkursu Młodych Organistów czy 9. Ogólnopolskiego Konkursu Organowego. Mimo młodego wieku prowadzi ożywioną działalność koncertową w Krakowie na festiwalach o randze międzynarodowej. W 2019 roku Hanna Zalewska reprezentowała Kraków na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie, podczas których wykonała recital organowy w mieście Panamim City. W tym samym roku odbyła tournée po Francji w ramach projektu Fête de la Musique. Hanna Zalewska była stypendystką ministra kultury i dziedzictwa narodowego za osiągnięcia artystyczne na rok 2018/19. Jest także tegoroczną stypendystką miasta Krakowa. Zapraszamy więc w tak wybitnym gronie rozkoszować się muzyką organową, utworami, które przygotowali. Życzę samych błogosławionych, wielkich, głębokich myśli i artystycznej uczty. Szczęść Boże.
oraz naszych dzisiejszych artystów, czyli pana Witolda Zalewskiego wraz z córką Hanną Zalewską tutaj do mnie na dół.